Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcorning i zapraszam was na czwarty odcinek z gry Spyro Riptos Rage. Udamy się teraz do kolejnego poziomu. Mam nadzieję, że wkrótce uda nam się odblokować umiejętność chodzenia po drabinach. Tu mamy szlak, na razie bym chciała może zrobić coś innego. Pamiętam, że gdzieś tutaj na nas czekał bankier, właśnie. Ej, Spyro, widzisz tę ścianę? Z pewnością chciałbyś wiedzieć, co się za nią kryje. Gdybym tylko dostał jeszcze parę klejnotów, może przypomniałbym sobie, jak ją obniżyć. Okej, 400 klejnotów, my mamy ponad 1000, więc myślę, że możemy to wydać. Tak! Cudowny blask klejnotów najwyraźniej odświeżył mi pamięć. O właśnie, podwodne twierdze, myślę, że za to się teraz zabieramy. No dobra, więc zaczynamy. Od razu tutaj ukryte punkciki. Myślę, że pora zerknąć sobie do przewodnika i zobaczyć, co my tu mamy. 400 punktów, 3 kule, no i talizman, czyli myślę, że dość standardowo. I czy my tutaj coś mamy? Wszystkie wodorosty, takie mamy zadanie. A więc niech będzie. Porażaczami wypompowały nam całą wodę! Nie wrócimy, dopóki ktoś nie aktywuje przełączników, których strzegą! Dobra, bierzemy się do roboty. Oczywiście nowi przeciwnicy już na nas czekają. Dobra, was mogę tak normalnie eliminować. Więc nie muszę używać akurat szarży. Tutaj mamy jakiś portal do otworzenia, ale jeszcze 14 przeciwników przydałoby się tutaj wyeliminować, żeby go otworzyć. Więc no, na razie musimy ruszać dalej. No i nawet udało mi się wodę przypadkowo otworzyć. A więc teraz możemy wpływać sobie wyżej. Ale możemy również płynąć tam, więc nie wiem, gdzie teraz się udać. Na razie sprawdzę tą lokację. Ale też nie wiem, czy tak wysoko, no właśnie, wskoczę. Więc i tak będziemy musieli się tutaj cofać. Dobra, więc idziemy do przodu. Te wodorosty da się jakoś tutaj zniszczyć? No chyba raczej nie. Musimy wykombinować jeszcze, co to zadanie może oznaczać. Kolejne życie, 14 już. Swoją drogą jeszcze nie zginęliśmy, więc nie wiemy, czy ten ekran odrodzenia jakoś się zmienił. Ale może na razie lepiej nie próbować. Dobra, jeszcze tutaj coś mamy. O właśnie, no i teraz tak, gdzie my chcemy zanurkować? Mamy tu jakieś rekiny, a na dole do zebrania punkty. Boję się troszkę tam wskakiwać, no ale trzeba chyba spróbować. Okej, wy mnie będziecie chyba teraz atakować. No i właśnie pierwszy raz zginęliśmy. Czyli tutaj muszę chyba najpierw otworzyć tą skrzynię, a dopiero później się za nią zabrać. Za to możemy chyba tu jeszcze nurkować. Ale stąd chyba przyszliśmy, jeśli dobrze pamiętam. Tak, więc nie chcemy się na razie jeszcze wracać. I do góry.
Dobra, możemy sobie tu naleć wodę. Od razu. Ale co jeszcze do zebrania tu mamy? Tutaj jeszcze można zanurkować. Więc spłyniemy jeszcze po te punkty. No i chyba pora nalać tą wodę. Bo już więcej nic tutaj nie widzę. Tutaj mam tylko checkpoint. No i dobra. I właśnie, czy to nam teraz coś ułatwi? Bo faktycznie tu mamy te rekiny. Czy tam się da jakoś wpłynąć? O to też jest pytanie. Do środka. Od razu zostaliśmy pożarci. No dobra, ja może to miejsce na razie tutaj faktycznie zostawię. I zobaczymy, czy będzie jakaś rakieta w pobliżu. Tak, bo tu jest tutaj. Gdzie jeszcze możemy się udać? No tutaj również byliśmy. O, tutaj coś jest. Dobra, to jest chyba wszystko, co możemy na górze zebrać, chociaż tam się coś chyba świeciło jeszcze. Jakiś punkt, no właśnie, mamy coś. Jest tu coś dostępne. Właśnie, jak tam wskoczyć? Przydałaby się ta umiejętność latania, ale nigdzie nie widzę tego portalu tutaj. No dobra, chyba musimy to zostawić. I po prostu teraz udamy się w to miejsce. O kurczę. Od razu może sobie ich wyeliminuję i teraz się wrócę. Myślę, że tak będzie bezpieczniej. I ostatnia. Możemy wypłynąć. O, mamy tu jakiś statek. Mamy również bankiera. Hej, Spyro! Jesteś twardszy niż na to wyglądasz, skoro udało ci się tu dotrzeć. Ale opancerzonych rekinów i tak nie pokonasz. Mógłbym pożyczyć ci na przykład moją łódź podwodną. Oczywiście za drobną opłatą. No i tutaj mamy odpowiedź na nasze pytanie. Zgoda, Spyro, pewnie kupimy. Interesy z tobą to przyjemność. A ta łódź jest w 100% rekinoodporna. Gwarantuję. No, oby tak było. Bo naprawdę nam się przyda. Tylko jak tutaj nią się poruszać? Chyba jeszcze nie jestem w stanie kierować. Po prostu płyniemy. Aha. I teraz w ogóle spadamy na sam dół. To było dziwne, ale chyba tak miało to wyglądać. Dobra, kolejni przeciwnicy. Tutaj mamy wodę, ale zanim woda, to może łatwiej będzie nam w ten sposób sobie wszystko pozbierać. Dobra, odpalamy wodę. I za jej pomocą właśnie możemy dostać się wyżej. Zobaczmy, czy tu wszystko mamy. O właśnie, bym ominęła jeszcze punkty. Wszystko trzeba wyzbierać. Tylko no, są tutaj rekiny. I to jest właśnie to miejsce, gdzie próbowaliśmy się dostać chyba.
Już widzę, że coraz lepiej idzie mi z tym nurkowaniem. Poczekamy wodą. Wszyscy pragniemy podarować ci na pamiątkę talizman podwodnych twierdz. O, czyli już zyskaliśmy talizman. Portal do domu się odblokował. Oczywiście my spróbujemy sobie tutaj wszystko na 100% zrobić, o ile się to uda. Bo właśnie, zobaczcie, udało nam się odblokować ten portal, który tutaj był. I on nam da możliwość chyba niszczenia tutaj takich metalowych rzeczy, czyli rekinów, jeżeli dobrze myślę. Przydałoby się pospieszyć. Gdzie one były? Chyba tu. Ale nas zjadł. Dobra, czy musimy chyba cały czas próbować je wyeliminować? O kurczę, możemy strzelać w ogóle. Bałam się, że nie możemy używać ognia, dlatego próbowałam szarżą. A jednak w tej umiejętności mamy takie dostępne kule, którymi, no właśnie, możemy łatwo wyeliminować te rekiny. No i może od razu tą skrzynię. Właśnie, udało się. Wszystko jasne. Dobra, tutaj wszystko zbieramy. No i spróbujemy zobaczyć, czy jakichś punktów jeszcze nie ominęliśmy. O właśnie, tutaj są. O nich mowa. No i ile punktów już mamy? 235 punktów. No i nie mamy niestety żadnego z zadań. Więc przydałoby się tutaj troszkę poszukać. Dobra, musimy się teraz wrócić chyba do tej lokacji, gdzie był ten portal. O właśnie, i było tu jeszcze takie miejsce, gdzie mogliśmy sobie wpłynąć. I też tam były rekiny. Tylko kurczę, ciężko mi teraz powiedzieć, gdzie to dokładnie było. Może gdzieś tu. Chociaż i tak mamy punkt, a nie, to wróżka. Myślałam, że żółty punkt. Chyba, że jeszcze to tutaj było. Warto sprawdzić. Okej, chyba się udało. Zobaczmy, czy jeszcze czegoś tu nie ma do zniszczenia. Na przykład te wodorosty. O właśnie, można je zniszczyć. Czyli będziemy musieli się niestety cofnąć. Dobra. Szczękościsk. Dostaliśmy trofeum. Kolejne do kolekcji. No i chyba o te wodorosty tutaj chodzi. Myślę, że mogłam je jeszcze ominąć. Dlatego musimy się troszkę porozglądać. A do tego możemy sobie użyć naszej ważki i poprosić ją o pomoc we wskazaniu niezdobytych jeszcze przez nas punktów. Gdzieś w tamto miejsce, w tamtą stronę. Jakby do góry jeszcze. No dziwne. Chyba, że da się tutaj jeszcze wpłynąć jakoś. No ale na razie chyba takiej możliwości nie widzę. Dobra, bo tu już nic nie mam. Ale możemy się jeszcze cofnąć tam, gdzie byliśmy wcześniej z tymi rekinami. I tam pozbierać te wodorosty, bo chyba tam one były. O właśnie. Jeden i chyba tylko jeden.
Dobra, tu już chyba nic nie ma. Cały czas mi pokazuje, że te punkty gdzieś tutaj są. O właśnie, kolejny wodorost. Przydałoby się jeszcze go rozwalić. Ale tutaj gdzieś był właśnie ten portal. Więc myślę, że nie będzie problemu. Mamy go, kolejny. Udało mi się chyba coś ciekawego znaleźć, mianowicie tutaj jest taki otwór, do którego chyba możemy wpłynąć, a nas tu nie było. O, jakiś otwarty teren. Możemy się tu troszkę porozglądać. No i pozdobywać te pozostałe punkty. Mamy również wodorosty, które mogą nam się przydać, ale nie wiem, czy tu musimy użyć tego portalu, co wcześniej był, czy może będzie jakieś inne. Więc te wodorosty zostawię sobie na sam koniec. Mamy również zadanie. Porwali 6 moich dzieci i ukryli je wszystkie na szczytach ponumerowanych wież. Pożyczyłem trochę dynamitu, aby wysadzić ich drzwi. O! To może się przydać. Gdybyś wspiął się na szczyt każdej z wież, moje dzieci zostałyby uratowane. Dobra, bierzemy się za to. Dotrzyj na szczyty wież. Wieże będą się otwierały w określonym porządku. Dobra. Czyli tu mamy pierwszy z nich. Mamy pierwszą. Następnie druga. Widzę, że troszkę sobie tu popływamy chyba. Dobra, tylko gdzie ona jest? To była chyba ta łączona. Tylko z której strony tu jeszcze wpłynąć? No to jest pytanie. Dobra, tutaj jest. Mamy drugą. No i trzecia już była chyba w tamtej drugiej lokacji, gdzie byliśmy poprzednio. A więc pora tam wracać. Tylko właśnie pytanie, czy w tej? Nie, bo tu jest 4. Tutaj nie widzę numerów. Czekajcie, może od tej strony. Tu mamy 5, czyli gdzieś tutaj to będzie. Szóstka, no i zaczynamy. Chociaż nie, no bo ja już tu byłam, czyli gdzieś coś musiałam ominąć. Bo mamy trójkę. No i właśnie. Mamy trójkę. A, mamy kraba, ale również trzecią rybę. Czwóreczka tutaj w pobliżu, więc nie musimy zbytnio szukać.
kolejna, więc chyba jeszcze dwie pozostałe. Mamy piątkę. Co na nas tym razem czeka? Na kilka krabów i prąd. Aj, muszę się pospieszyć. Udało się. No i ostatnia. Już wiemy, gdzie jest, więc powinno szybko pójść. Tylko w drugą stronę. O właśnie, tutaj. I mamy szóstkę. A, to tym razem się rusza. Więc musimy powolutku. Albo troszkę szybciej nawet. Dobra, mamy to. Ostatnia rybka, możemy wracać. Znów możemy spokojnie pływać. Podobno zbierasz kulę. Proszę, weź tę. Dziękujemy. I widziałam od razu kolejne zadanko, ale myślę, że łatwiej będzie jak teraz. Wszystkie punkty tutaj wyzbieramy. Nie będziemy musieli się później tym martwić. Myślę, że chwilę to może nam zająć. W tym przypadku właśnie używam ważki, żeby to ona nam wskazała, gdzie jeszcze jakieś punkty zostały. Mamy 400 na 400 punktów, czyli wszystkie zdobyte. No to w takim razie zabieramy się za kolejne zadanie. Próbuję wytresować tę płaszczkę, ale w ogóle mnie nie słucha. Ej, jesteś idealnej wielkości, by jej dosiąść. Spróbujesz oswoić płaszczkę? Oczywiście. Świetnie, wskakuj! Przepłyń przez pojawiające się wokół kręgi bąbelków. Tylko pamiętaj, to nówka, więc nie waż się jej zadrapać. Pokonaj trasę na płaszczce. I ostatni. Dało się. Brawo! Jestem ci coś za to winien. Proszę, weź tę kulę. Przykleiła mi się do pły... Bardzo dziękujemy. Skoro płaszczka została poskromiona, zacznijmy przygotowania do wyścigów. Weźmiesz ją na trudniejszy tor? No dobra, zawsze możemy spróbować. Super! Powodzenia! Lecimy. Tutaj mamy już 17 tych okręgów i naprawdę jest trudniej.
ostatnie. Udało się. Niesamowite! Masz do tego dryg. Przydałby mi się taki partner. Możesz zabrać tę kulę, która przykleiła mi się do drugiej płetwy. Okej, mamy to. Wszystkie zadania ukończone. Cieszę się, że nam tak dość sprawnie naprawdę poszło. Zebrano wszystkie kule. No i poziom ukończony w 100%. Oczywiście my zabieramy się teraz za te wodorosty. Nie będzie to takie proste, bo na samym dole dopiero mamy ten portal. Dlatego myślę, że musimy to zrobić na kilka razy. Dobra, portal jest tutaj. Spróbujmy sobie to zrobić od tej strony. I lecimy. O, mówiłam, że na kilka razy udało się na jeden. Zebrano kolejne punkty umiejętności, więc możemy wracać do domu. W tym odcinku stawiliśmy czoła naprawdę długiemu i trudnemu poziomowi. Jeszcze był on pod wodą, więc to dopiero utrudnienie. Więc myślę, że pora zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Odsyłam was do playlisty Spyro 2. Tam znajdziecie wszystkie odcinki właśnie z tej serii. No i co? Do zobaczenia za niedługo. Cześć!